Winston zdecydował się na napisanie pamiętnika. Oficjalnie nie było to zakazane, ale nie wątpił, że jeśli go nakryją, dostanie karę śmierci lub przynajmniej 25 lat ciężkich robót. Włożył do obsadki stalówkę, poscał przez chwilę, żeby ją oczyścić. Pióra, archaiczne narzędzia, rzadko używane nawet do składania podpisów, ale zdobył je. Potajemnie, z pewnym trudem, ponieważ uznał, że piękny kremowy papier zasługuje na coś lepszego niż drapanie kopiowym ołówkiem. Zanurzył stalówkę w atramencie, zawahał się. Poczuł skurcz kiszek. Skreślenie pierwszych słów to decydujący krok. Drobnymi, niezgrabnymi literami napisał 4 kwietnia 1984. Książka Orwella była legendą, o której się słyszało dużo, dużo wcześniej, niż ją miało okazję dopaść, bo oczywiście istniały wydania tylko podziemne. No to dopiero z czasem przychodziła refleksja, że to jest nie tyle relacja o komunizmie sowieckim, co wypreparowanie z niego tego, co w nim jest niestety ponadczasowe i jak dzisiaj widzimy, te wszystkie mechanizmy, które zaobserwował Orwell w kontakcie z komunistami w Hiszpanii, w obserwowaniu Związku Sowieckiego, one inaczej, z różnych przyczyn, za sprawą innych mocodawców, ale funkcjonują w świecie współczesnym niestety coraz bardziej. Rok 84 Orwella po raz pierwszy czytałem w liceum, bodaj w trzeciej klasie liceum. To był taki bardzo ważny okres, bo zaczynała się Solidarność i takie rozbudzenie zainteresowań społecznych. I wtedy po raz pierwszy czytałem Orwella i nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia, bo wydawało mi się to okropną fantazją. No dziś już o tym inaczej myślę. Orwell to nie jest wcale taka fantastyczna postać. Natomiast faktem jest, że z powodów, których ja nie jestem w stanie wyjaśnić samemu sobie, miał prorocze wizje. Miał prorocze wizje, ponieważ świat, w którym my żyjemy w tej chwili, jest światem orwellowskim. My dzisiaj na niego patrzymy jako człowieka, który krytykuje ten totalitaryzm. Ale on w gruncie rzeczy sam chciał przez jakiś czas, dopóki nie zobaczył w siebie wymierzonej lufy, sam chciał realizować trochę inną odmianę tego zamordyzmu. Bo to i tak musiałoby się skończyć zamordyzmem, czy w wersji trockistowskiej, czy w wersji anarchistycznej, prędzej czy później byłby rozlew krwi. Podstawowym celem Ministerstwa Prawdy było dostarczenie obywatelom Oceanii gazet, filmów, podręczników, teleprogramów, sztuk, powieści, wszelkich możliwych materiałów informacyjnych, oświatowych i rozrywkowych. Od pomnika po slogan, od poematu lirycznego po rozprawę naukową z zakresu biologii, od elementarza po słownik nowomowy. Tu powstawały sensacyjne powieścidła, filmy ociekające seksem oraz sentymentalne śpiewki komponowane mechanicznie na specjalnym kalejdoskopie zwanym wersyfikatorem. Była nawet cała podsekcja wydająca najohydniejszą pornografię. Dziś można powiedzieć, skąd on to wszystko wiedział. Przyglądając się działalności telewizji publicznej, ale też telewizji komercyjnych, które działają w Polsce, ale też działają w innych krajach. No, widzę po prostu działalność Ministerstwa Prawdy Orwella. Widzę taki zamysł, żeby pozbawić nas myślenia, krytycznego myślenia.
Telewizje nie przekazują żadnych informacji, tylko propagandę. Gazety nie przekazują informacji, tylko propagandę. Serwisy radiowe, jakkolwiek nazywane są informacyjnymi, to są propagandowymi serwisami. Media stały się narzędziami zniewalania. Pojawiła się technologia w kilkadziesiąt lat po napisaniu książki 1984, która sprawiła, że informacja będąca narzędziem władzy zarazem stała się towarem, że powstały wielkie korporacje, które kontrolują przebieg, obieg informacji na całym świecie, zarabiają na tym pieniądze, ale jednocześnie sprawują wielką władzę. Jeśli w tej chwili, gdy rozmawiamy, 70% zawartości internetu należy do dwóch wielkich korporacji, no to można powiedzieć, świat został podzielony tak jak między Oceanię, Śródoceanię i Eurazję w świecie Orwella, że informacja jest w tej chwili narzędziem władzy i narzędziem zarabiania pieniędzy jednocześnie. To, co zmieniło tutaj dramatycznie możliwości wielkich firm, to w gruncie rzeczy internet. Do tego czasu, dopóki nie było internetu, nawet największa firma, żeby operować w jakimś kraju, potrzebowała jednak mieć pozwolenie tego kraju, żeby operować na ich terytorium. Jeżeli ja korzystam z przeglądarki Google, nie potrzebuje Google mieć pozwolenia polskiego rządu, żebym ja mógł z tej wyszukiwarki korzystać. Siła tych firm właśnie tak zwanego Big Techu najlepiej pokazuje sytuacja, która miała miejsce kilka miesięcy temu w Australii. Otóż Australia właśnie wprowadziła pewne konkretne regulacje, które miały zmusić przede wszystkim Facebooka do tego, żeby płacił za wykorzystanie materiałów publikowanych przez lokalne gazety. Facebook zareagował w taki sposób, że zablokował całą Australię. Czyli wyszliśmy z tego etapu, gdzie rząd mógłby zagrozić Facebookowi, bo my was tutaj wykluczymy z rynku. Weszliśmy w sytuację, gdzie Facebook może powiedzieć rządowi, bo my nie będziemy u was dostępni. I zobaczycie wtedy, jakie to będzie miało efekty. Kiedy nadeszła era mediów społecznościowych, wydawało nam się, że to są świetne narzędzia przede wszystkim do utrzymywania kontaktu ze znajomymi. Można było znaleźć na naszej klasie znajomego z podstawówki, z którym się nie widziało przez kilkadziesiąt lat i ta przyjaźń odżywała. Z drugiej strony wydawało nam się, że może to posłużyć, nie wiem jak to powiedzieć, czy większej demokratyzacji społeczeństwa, czy w walce o wolność słowa każdy czuł, że jego zdanie teraz jest istotne, że już nie potrzebujemy dziennikarzy w dobrze skrojonych garniturach, którzy w telewizji opowiadają nam, jak wygląda świat, jak ten świat powinien wyglądać, co mamy robić. Każdy, mając dostęp do internetu, mógł tę swoją rzeczywistość opisywać. Stał się częścią takiego światowego przekazu słowa. Niestety, dziś możemy powiedzieć nic bardziej mylnego. To te wielkie konsorcja, co prawda zbierają to, co mamy do powiedzenia, zbierają nasze słowa, zbierają nasze wolności do wypowiadania się i umieszczają w odpowiednio wyselekcjonowanych niszczarkach, zapamiętując przy tym historię o nas. Czyli kiedy napiszę coś na Facebooku, to już może komuś w komputerze zaświecić się czerwona lampka z napisem fanatyk religijny. Może zaświecić się lampka z napisem homofob, antysemita i tak dalej. Czyli z jednej strony zostawiam informację, która jest interpretowana na moją niekorzyść, a z drugiej strony moja informacja jest albo ukrywana przed światem, albo w ogóle do tego świata niewypuszczana, jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Dlatego obecnie wolność słowa w internecie jest ułudą, jest mitem, jest nieprawdą. Pewne rzeczy Orwell przewidział genialnie, pewnych no, nie mógł po prostu przewidzieć, że w takim kierunku świat pójdzie. I z tych rzeczy, których nie mógł przewidzieć, chyba najważniejsze jest to, że Orwell nie przewidział, bo nikt w jego czasach nie spodziewał się tego, że totalitaryzm można sprywatyzować, że tym, kto wprowadza totalitarne narzędzia, tym, kto wprowadza kontrolę myśli, tym, kto wytwarza ministerstwo propagandy, nie jest państwo, nie jest reżim polityczny, tylko wielka korporacja, która zajmuje miejsce państwa, która się staje dużo potężniejsza od władzy politycznej. Na naszych oczach doszło do zaskakującego sojuszu wielkich korporacji i państw.
państw głównie rządzonych przez lewicę, mniej lub bardziej skrajną, ale właśnie lewicę. Więc jak to jest, że osoby o poglądach lewicowych, które głosiły do tej pory przekonania, no skrajnie pozostające w opozycji do działań wielkich korporacji, nagle z nimi dochodzą do porozumienia. Nagle tu dochodzi do serdecznego porozumienia. Otóż właśnie, ci wszyscy lewicowcy różnego autoramentu zrozumieli, że ich szaleńczego planu rewolucji społecznej nie dokona się bez pieniędzy, nie dokona się bez pewnej cesji na rzecz wielkich korporacji, które to mają narzędzia, aby te ich plany wprowadzać w życie. Google.com, wyszukiwarka internetowa. Pierwsza tak znacząca wyszukiwarka, pierwsze tego typu tak znaczące narzędzie w internecie. Coś zarazem tak prostego i tak genialnego. Wpisujemy jakieś hasło, zagadnienie, treść, z którą chcielibyśmy się zapoznać. Coś, o czym wcześniejsze pokolenia mogły tylko marzyć, że ta informacja może być na wyciągnięcie ręki. I to narzędzie stało się naszym przeciwnikiem, ponieważ ono paradoksalnie teraz odseparowuje nas często od informacji, których ktoś uznał, nie powinniśmy poznać. Jeśli chcesz przekonać się, czy istnieje wolność słowa w internecie, opublikuj film o tym, że zachowania homoseksualne to grzech, że zachowania homoseksualne są niezgodne z naturą. Bardzo szybko autor takiego komentarza, autor takiego materiału przekona się, że wolność w internecie istnieje, ale oczywiście są granice i pewnych poglądów, pewnych przekonań tam nie można głosić. Z jednej strony mówi się o tym, aby uzewnętrzniać te przekonania, aby wypowiadać swoje myśli, aby być szczery, aby dawać wyraz swojej ekspresji, a jednocześnie lista tematów zakazanych z każdym miesiącem jest aktualizowana. Czy jest to kwestia choćby stosunków polsko-żydowskich, czy jest to kwestia tak zwanej epidemii, tego co się dzieje wokół obostrzeń koronawirusa, walki z koronawirusem, czy jest to kwestia politycznej poprawności związanej z ruchami homoseksualnymi, związanych z właśnie tą rewolucją seksualną. Dlaczego ludzie nie walczą o wolność? Bo już nie mają takiej potrzeby. Dawno wolność została zmieniona na iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. To jest tak jak z jeńcami, którymi władały ludy tureckie. Była taka tak zwana praktyka mankurtów. Mankurt to był ktoś, komu włożono na głowę woreczek ze świeżej skóry koźlęcej, młodej. Ten woreczek kurczył się na jego głowie pod wpływem słońca. Obciskał mózg, aż w pewnym momencie ten mankurt stawał się posłusznym niewolnikiem. I takim już był. I dziś wydaje mi się, że media stały się tym woreczkiem na głowie, który obciska mózg. Pozbawia nas genu wolności. Ten gen został nam wycięty. Nam, czyli ludziom współczesnym, bo tak mało ludzi się buntuje, tak mało ludzi ma odwagę mieć swoje zdanie. Teleekran służył równocześnie za odbiornik, jak i nadajnik. Dostatecznie czuły, żeby wychwycić każdy dźwięk głośniejszy od zaniżonego szeptu. Co więcej, jak długo Winston przebywał w zasięgu tego urządzenia, był nie tylko słyszalny, lecz także widoczny. I oczywiście nie wiedział, czy w danym momencie jest inwigilowany. No to jedynie przypuszczenia, jak często i według jakich zasad policja myśli, nas obserwuje. Śledzeni jesteśmy permanentnie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i co więcej, mamy świadomość tego. Na ulicy, w sklepie, w kinie, gdziekolwiek, w restauracji, no mamy wszędzie system monitoringu, system kamer. Wojnę o prywatność już dawno przegraliśmy. Teraz jesteśmy na odcinku wojny o naszą wolność, to znaczy to, co z tą naszą utraconą prywatnością zrobimy. Obecnie z internetem łączą się nawet nasze żarówki. Z internetem obecnie łączą się nawet nasze szczoteczki do zębów. Z internetem łączą się nasze lodówki, nasze samochody i każdy inny sprzęt elektroniczny. Na podstawie tych wszystkich danych,
które producenci tego różnego oprogramowania, producenci tych różnych technologii te dane biorą do siebie, analizują, interpretują, przechowują, udostępniają dalej, łatwo tworzą sobie nasz wirtualny obraz. Zostawiamy po sobie informacje na temat naszego światopoglądu, na temat tego, kim jesteśmy, na temat naszego stanu zdrowia, na temat naszej codziennej rutyny. Dzięki temu w mediach społecznościowych na przykład wyświetlają nam się tylko informacje, które często chcielibyśmy, żeby nam się wyświetliły. Jesteśmy zamykani w bańkach informacyjnych, jesteśmy otaczani ludźmi oraz informacjami, które są nam bliskie. One niekoniecznie zawsze muszą być przyjemne. One mogą być na przykład takie, które wzbudzają w nas jakąś, nie wiem, agresję, być może niechęć. Byle tylko byśmy wchodzili w większą interakcję, byle byśmy tylko dłużej przebywali na Facebooku, Twitterze czy szukali w Google informacji na dany temat. To czy wielki brat się okazał małym bratem, prawda? Tutaj każdy z nas ma takiego małego brata w kieszeni, o którym wiemy doskonale, że ten nasz mały brat śledzi naszą lokalizację w tym świecie, z czego ochoczo korzystamy, chociażby przemieszczając się po mieście, włączamy sobie mapę i możemy śledzić, dokąd jedziemy, ale to znaczy, że te informacje są też gdzieś zapisywane. Wiele różnych aplikacji w telefonach pyta się nas grzecznie o to, czy chcielibyśmy udostępnić swój mikrofon tej aplikacji. I teraz ciekawym pytaniem jest, czy to, że niektóre aplikacje się nas o to grzecznie pytają, oznacza, że tylko te aplikacje z tej możliwości korzystają. Niestety wszystko, co mówimy, może być przetwarzane przez sztuczną inteligencję, która będzie wyłapywać konkretne słowa, rozpoznawać z naszego głosu te słowa i jeżeli to są słowa nieprawomyślne, to może nas o to oczywiście zbeształ. Obecnie dane są nową ropą. Dane są obecnie najważniejszym zasobem na świecie. Są największą walutą. Dzięki temu Facebook, Twitter, Google, Apple, Xiaomi i inni producenci, inni zbieracze danych będą mogli wiedzieć więcej o nas, a dzięki temu coraz bardziej nami manipulować i ukierunkowywać nasze decyzje, nie tylko zakupowe, również polityczne, również etyczne, będą mogli ukierunkować w kierunku, który będzie zbieżny z ich interesem. Dwójmyślenie oznacza przede wszystkim umiejętność wyznawania dwóch sprzecznych poglądów i wierzenia w oba naraz. Partyjny inteligent wie, kiedy powinien zmienić swoje wspomnienia, a zatem w pełni się orientuje, że przekręca fakty. Równocześnie jednak, dzięki dwójmyśleniu, święcie wierzy, iż prawda nie została pogwałcona. Proces ten musi być świadomy, gdyż inaczej brakowałoby mu precyzji, a zarazem bezwiedny, aby człowiek nie zdawał sobie sprawy z faktu dokonania fałszerstwa, bo to mogłoby wywołać w nim poczucie winy. Każdy umysł ludzki dąży do uniknięcia dyskomfortu, czyli dąży do uniknięcia tak zwanych dysonansów poznawczych, że nam się kłócą ze sobą jakieś elementy, które mamy w swoich tak zwanych ramach poznawczych, budowanych od dzieciństwa. I to jest fundamentalna zasada, której umiejętne wykorzystanie pozwala ludźmi manipulować. Pozwalając im, po prostu wystarczy, nie trzeba człowieka zmuszać, wystarczy pozwolić mu się samemu okłamywać. Tym należy tłumaczyć to, że w życiu publicznym, a zwłaszcza w dyskursach ideologicznych, można kompletnie nie dbać o jakąkolwiek logikę, ale to się skleja w ludzkich umysłach mocą przyzwyczajenia. Jeśli chodzi o dwójmyślenie, no to mistrzami świata są dziennikarze i politycy. To w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Chyba nie znam lepszego przykładu, który by ilustrował to zjawisko, niż powszechnie zaprowadzoną cenzurę. Znaczy, jeżeli pan spyta dowolnego, jaśnie oświeconego, postępowego, nowoczesnego, w pełni europejskiego dziennikarza, czy
czy jest za wolnością słowa, to oczywiście. Pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantująca wolność słowa. Wolność słowa fundamentem demokracji. Powie panu, wygłosi 100 frazesów na ten temat, a potem powie tak, no ale trzeba walczyć z fake newsami, z fałszywymi wiadomościami, w związku z czym trzeba je eliminować z życia, bo pod wpływem nieprawdziwych, skłamliwych informacji ludzie robią rzeczy głupie. Na przykład, co głupiego, mogą zagłosować za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No niedopuszczalne. Mogą wybrać szaleńca, faszystę, macacza kobiet, Trumpa, populistę na prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli uczynić go przywódcą najpotężniejszego mocarstwa świata. No niedopuszczalne. I my teraz, my jasno oświeceni, postępowi, wyznający wartości europejskie, a przede wszystkim najważniejszą z nich, czyli wolność słowa, mówimy tak, my zdecydujemy, co wolno pisać, co wolno mówić, czego wolno słuchać, czego wolno czytać. I to nie będzie cenzura, nie. To będzie walka z fałszywymi wiadomościami. Podobnie walka, trzeba walczyć z mową nienawiści. Słowo zabija, powiedziała jedna wyjątkowo głupia pani polityk. No i tu mamy do czynienia właśnie z tym dwójmyśleniem. Oni to w sobie godzą. Okazuje się, że można wyciąć, zrobić całkowite czystki w internecie. Czyli całe grupy, całe redakcje można wyczyścić tak, że świat nie dowie się nawet, że one istnieją, że mają cokolwiek do powiedzenia. Brawo bito, gdy wycięto Donalda Trumpa z mediów społecznościowych. Faceta, który dostał we własnym kraju 70 milionów głosów od wyborców. Tak? No i po prostu nagle jakiś gremium w korporacji mówi, a wy nie pozwolimy mu. Jeżeli ktoś jest heteroseksualistą i odkrywa w sobie, że tak naprawdę jest homoseksualistą, i to prawo do zmiany orientacji, czy to zmiany płci uważane jest za oczywiste. Ale jeżeli ktoś, kto jest homoseksualistą, odkrywa w sobie, że jest heteroseksualistą, albo chce być heteroseksualistą i chce się zgłosić do kliniki, która zmieni jego orientację, to się okazuje, że tej kliniki nie ma, bo została zamknięta i jej właściciel siedzi w więzieniu, bo w odwrotną stronę nie ma wolności wyboru i uzgadniania orientacji. Ona może być tylko w jedną stronę. I tak działają, i powiadam, zachęcam wszystkich do kolekcjonowania przykładów tych absurdów, tych nielogiczności, których właściwie na każdym kroku im bardziej zideologizowany świat jest, tym ich znajdujemy więcej. Ale właśnie mechanizm unikania dysonansu poznawczego sprawia, że ludzie wypychają to z głowy, wypierają, mówiąc językiem psychologicznym. Czyli dwójmyślenie to nie jest coś, co George Orwell wymyślił. On tylko zauważył, i to było bardzo trudne zauważyć, że ludzie mają taką tendencję i ktoś, kto chce całkowicie przejąć nad nimi panowanie i zmienić ich w niewolników, skuteczniej zrobi to, nie strasząc ich batorzeniem, czy dybami, czy wtrąceniem do lochu, tylko odwołując się do ich własnego umysłowego wygodnictwa, które sprawi, że zręcznie podpowiadane narracje zostaną przyjęte jako dobre, a potem w imię zachowania świętego spokoju wypychane będą wszystkie sprzeczne z tą narracją fakty, żeby tylko byle tylko dostarczyć jakiegoś pretekstu, byle tylko to obudować jakimiś pozytywnymi dla celu tych manipulacji emocjami. Z głośników teleekranu popłynęły ostre dźwięki. Uwaga, uwaga! Przed chwilą otrzymaliśmy komunikat z frontu malabarskiego. Nasze siły w południowych Indiach odniosły druzgocące zwycięstwo. No tak, zaraz podadzą złe nowiny, pomyślał Winston. I rzeczywiście,
po krwawym opisie unicestwienia euroazjatyckich wojsk i odczytaniu nieprawdopodobnej liczby zabitych jeńców ogłoszono, że od przyszłego tygodnia przydział czekolady będzie zmniejszony z 30 do 20 gramów. Julia patrzyła na wiele spraw znacznie bardziej przenikliwie od Winstona i była mniej od niego podatna na partyjną propagandę. Kiedy pewnego razu wspomniał o wojnie z Euroazją, zaskoczyła go, mówiąc jako rzecz najbardziej oczywistą, że jej zdaniem żadnej wojny nie ma. Pociski rakietowe spadające codziennie na Londyn wystrzeliwał według niej sam rząd Oceanii, aby utrzymać ludzi w ciągłym strachu. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że wszystkie kryzysy, obecne czy przyszłe, będą wykorzystywane bezwzględnie do zwiększania kontroli nad nami, do pozbawiania nas naszych praw, pozbawiania wolności. W ogóle nie mam najmniejszej wątpliwości co do tego, czy to będzie COVID, który sam w sobie jest, istnieje, choroba, tak, ludzie rzeczywiście umierają, zarażają się i umierają. Czy 30 lat temu nie było podobnej sytuacji? Tego już nie wiemy. Znaczy jakby, a skąd możemy wiedzieć? A może 20 parę, 40 lat temu też umarło na coś w Hiszpanii 100 tysięcy ludzi. Tak? I tylko że wtedy nikt nie agregował tych informacji i nie wykorzystywał ich do tego, żeby zamknąć ludzi w domu. Oczywiście wirtualna wojna jest idealnym sposobem manipulowania społeczeństwem, ponieważ wojna budzi wielkie emocje, ponieważ wojna usprawiedliwia wszelkiego rodzaju ofiary i wszelkiego rodzaju nadużycia. No dzisiaj mamy wojnę z klimatem, która jest jeszcze bardziej nierozstrzygalna niż wojna Oceanii z Eurazją. I można oczywiście z tego frontu przynosić informacje zależnie od potrzeb. Albo o wielkim zwycięstwie. Postawiliśmy 500 nowych wiatraczków elektrycznych, dzięki temu klimat będzie uratowany. Albo jeżeli jest potrzeba ludzi postraszyć, a generalnie ciągle jest potrzeba ludzi straszyć, bo ludźmi zastraszonymi się najlepiej manipuluje i wprawić ich w histerię, no to nagle jakiś panel naukowców odkrywa i to zostaje bardzo nagłośnione, że już za 3 lata po prostu albo za 5 lat, jeżeli natychmiast nie spełnimy oczekiwań koncernów, które się tym zajmują, to nastąpi totalna zagłada. Dzieci małe się przykuwają w histerii do jakichś poręczy, krzyczą w ONZ-cie na prezydenta Stanów Zjednoczonych i takie cyrki rozmaite można urządzać. To jest wszystko wojna wirtualna oczywiście. O tyle lepsza, że teoretycznie Oceania z Eurazją wygrać mogła, gdyby chciała. Natomiast zmian klimatycznych to nikt nigdy nie powstrzyma żadnymi sztuczkami, czyli jest to wojna, którą można prowadzić w nieskończoność, wszystko można nią usprawiedliwić i na wszelkie ofiary ludzi namawiać, przynajmniej do pewnego momentu, kiedy przestaną się bać, być może wtedy trzeba będzie wymyślić jakąś inną wojnę. Tu menu, jakim dysponują władcy świata, nie kończy się. Znaczy tak. Można nam ustalić jadłospis, mówiąc o tym, że to dla dobra planety, czyli na przykład uczynić mięso towarem luksusowym. W jaki sposób? To jest bardzo proste, to podatkami. Podatkami. Po co dać, nawet nie trzeba dawać zakazu, tak? Że mięso wolno spożywać raz na tydzień. Nie, można sprawić, że kilogram wołowiny będzie kosztował 150-200 dolarów i do widzenia. Powiem, że ratujemy planetę, dlatego litr benzyny musi kosztować tyle i tyle, bo trzeba płacić za ten swój ślad węglowy, który się zostawia. Więc każda powódź, każdy pożar, każde wywalone drzewo, każda wichura, grad, to będzie pokazywane jako powód, dla którego trzeba w
wprowadzać jakieś kolejne ograniczenia, pozbawiać ludzi praw, możliwości, decydować o ich życiu. Tak, tak. No więc jeżeli obywatel się mierzy z rzeczami ostatecznymi, bo na własne oczy widzi śmierć, nieszczęście, tak, de facto jakąś zagładę, to mówi, no rzeczywiście, trzeba się zgodzić na ograniczenia, trzeba przyjąć z pokorą nałożony na łańcuchy pęta, no bo to dla dobra mojego, moich dzieci. Kojarzymy wojnę jako coś niesłychanie brutalnego, takiego energetycznego. Otóż nie. Jeśli ktoś dzisiaj próbuje za pomocą tęczowego terroru doprowadzić do tego, żeby dziecko, kilkuletnie dziecko, pozbawione zostało możliwości ukształtowania swojej tożsamości, to nie jest robione dlatego, że ktoś miał taką ideę fix, bo no, po prostu chciał coś zepsuć, dla samego zepsucia. Oczywiście zdarzają się takie przypadki patologiczne, że się psuje coś dla samego zepsucia, ale to jest głębsza i odrębna historia. W normalnym układzie chodzi o to, żeby tego człowieka tak zdeformować, żeby on nie był w stanie nauczyć się pracować. Ponieważ jeśli nie będzie w stanie pracować, to nie będzie w stanie produkować tego, co potrzebuje i będzie musiał poprzeć system kradzieży. System odgórnie organizowanej kradzieży. I to jest to, z czym my mamy w tej chwili u nas do czynienia. Na co dzień, tu i teraz. Własność prywatna była zawsze solą wokół wszystkich rewolucjonistów, każdego czasu i pod każdą szerokością geograficzną. Dlaczego? Bo własność to jest wolność. Tyle, ile mam, tyle mogę dysponować. Jest mi to trudniej zabrać, wtedy mogę tym dysponować, mogę sprzedać, mogę oddać. I to tworzy tą sferę wolności. Dlatego i Jean-Jacques Rousseau, i jemu podobni mówili, czy Marx, mówili, własność prywatna musi zostać zlikwidowana. Posiadacze również muszą być zlikwidowani. Dlaczego? Bo posiadają. A dzisiaj obserwujemy powrót do tego, co mówili właśnie Rousseau czy Marx. Tak jak mówi Klaus Schwab, prezes Światowego Forum Ekonomicznego. Nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy. Wszystko możesz wynająć, samochód mieć na godziny. Właśnie, nie miej nic. Bądź takim nomadem, który dziś jest tu, a jutro gdzieś indziej i to ma cię uszczęśliwić. Ekonomia ma ogromny wpływ na naszą wolność i to nie jest marksistowskie twierdzenie, tylko obserwacja rzeczywistości. Najbardziej na wolność mogli sobie pozwolić ludzie, którzy posiadali pieniądze. Niekoniecznie magnaci finansowi, bo oni akurat zwiększają tylko swoje zasoby ciągle, ale tak zwana klasa średnia. Ludzie, którzy mieli na to, żeby nie martwić się o codzienne rachunki. Dziś ludzie tacy jak Schwab, ale także architekci zmian, które się dokonują, zmierzają do tego, żeby klasę średnią zniszczyć, a tym samym zniszczyć ostatnią grupę ludzi, których stać na wolność. Bo ludzi najemnych rzadko stać na wolność, nie mają na to czasu. Ludzi zapracowanych, którym się doda jeszcze pracy, nie stać na to, żeby myśleć o górnolotnych sprawach. Oni muszą myśleć o tym, żeby utrzymać się przy życiu. I myślę, że zamysł operacji na pieniądzu i światowej ekonomii polega na tym, żeby po pierwsze zniszczyć klasę średnią, a po drugie całkowicie skontrolować ludzi w ich zachowaniach ekonomicznych. Stąd też istnieje nacisk na wprowadzenie pieniądza elektronicznego i likwidację gotówki. Tym sposobem jedna z ostatnich dziedzin wolności, jaką była wolność wydawania pieniędzy, takich podstawowych zachowań ekonomicznych, zniknie. W przeszłości grupy rządzące poszczególnymi krajami wojowały ze sobą, a zwycięzca zawsze łupił pokonanego. Aczkolwiek świadomość wspólnoty interesów powstrzymywała go od nadmiernego szerzenia zniszczeń. W dzisiejszych czasach grupy te nie walczą ze sobą wcale. Teraz wojnę rząd toczy przeciwko obywatelom własnego państwa, a jego celem nie są korzyści terytorialne lub zapobieżenie grabieży, lecz zachowanie panującego ustroju w niezmienionej formie. A sam termin wojna stał się więc mylący.
Właściwie można rzec, nie mijając się z prawdą, iż z chwilą przeobrażenia się w ciągłą, wojna przestała istnieć. Wojny dzisiaj, no, można je na przykład nazwać misją stabilizującą. 20 lat misji stabilizującej. Gdzieś. A na przykład na Bliskim Wschodzie. Albo operacja Wiosna Arabska, czy coś takiego, tak? W wyniku której potem Północna Afryka się kotłuje, Libia przestaje być państwem, jakimś państwem w ogóle, staje się największym targiem niewolników na świecie. My, władcy świata, ustalimy, co jest dla tego ludu lepsze. On się nie będzie wyżynał, nie będzie robił głupot, walczył między sobą. My zaś tylko to trzeba wszystko ujednolicić. My będziemy mieli władzę, wpływy. Oczywiście dla dobra tych poddanych, tak? No bo to jest tak rozumiane, że to wszystko jest robione dla dobra poddanych. Z założenia oni są zbyt głupi, by decydować o sobie, więc trzeba to robić za nich. Sytuacja kryzysowa, którą wywołało pojawienie się tak zwanego koronawirusa COVID-19, dała uprawnienia państwu. Z każdym tygodniem, miesiącem tych uprawnień, tych praw było coraz więcej, obostrzeń coraz więcej, a tym samym wolności coraz mniej. Trudno się dziwić, że kiedy władza posmakowała nowego rodzaju wpływu, nowego rodzaju władztwa, że będzie chciała to oddać tak łatwo. Władzy raz zdobytej nie oddamy, jak mówił klasyk. I to się dzieje na naszych oczach. Oddaj swoją wolność, a my się tobą zaopiekujemy. Nie chcesz, żebyśmy się tobą opiekowali? Jesteś elementem podejrzanym, jesteś antypaństwowcem, nie chcesz też pozabijać swoich współbraci, współmieszkańców. Świat Orwella funkcjonuje już w naszym świecie. Widzimy to po Chinach. Po Chinach przyjdą następne przyczółki. Europa, Stany Zjednoczone. System kredytu społecznego. Zakłada on coś takiego, że obywatele chińscy biorą udział w takim rankingu. Przyznawane są im punkty. Dodatnie punkty ujemne za ich postawy, za ich zachowania, za ich decyzje zakupowe. Mając odpowiednio dużo punktów, mogą cieszyć się z paru przywilejów. Na przykład mają krótsze terminy, czy szybsze terminy załatwiania różnych spraw urzędowych, dostęp do lepszej opieki zdrowotnej, dostęp do jakichś towarów premium w różnych sklepach. Problemy zaczynają się wtedy, gdy tych punktów brakuje, kiedy tych punktów ujemnych jest za dużo. Wówczas taki obywatel chiński nie jest w stanie kupić biletu na pociąg, nie jest w stanie wylecieć z kraju, ponieważ nie może zakupić biletu samolotowego, nie może brać udziału w życiu społecznym, nie może korzystać z mediów społecznościowych. Aby otrzymać ujemne punkty, wcale nie trzeba być przestępcą albo popełnić jakieś wykroczenie. Wystarczy w danym miesiącu kupić na przykład o jedną grę komputerową albo planszową za dużo, albo o jeden napój gazowany za dużo, albo prasę nieprawomyślną jakąś, wyszukać blog, w którym ktoś krytykuje rząd. Za samokrytykowanie rządu, rzecz jasna, tych punktów traci się najwięcej. Czyli mamy do czynienia z sytuacją już niezwykle groźną, niezwykle niebezpieczną. System kredytu społecznego i tak zwanych indeksów obywatelskich to jest system totalitarny. Chinami włada w zbrodniczy reżim, który morduje nie tylko Ujgurów, ale i Falun Gong i wiele innych grup społecznych. Morduje też Tybetańczyków. I świat na to patrzy spokojnie, bo ma z tego korzyści ekonomiczne. Tylko nie zauważa, jak zaraza chińska, i to nie w rozumieniu SARS-CoV-2, tylko w rozumieniu zbrodniczego systemu kontroli nad ludźmi, zaczyna przenikać do wszystkich społeczeństw. Czasami wygląda na to, że elita finansowa świata dogadała się z Chińczykami i wspólnie próbują wprowadzić system kontroli nas wszystkich. To niebezpieczne. Dziś jeszcze, w roku 2021, jak o tym mówimy, to wygląda jak niezdrowe emocje, jak mówienie o fantazjach. Niestety za kilka miesięcy to już nie będzie tak brzmiało. Będzie to brzmiało tak, jak brzmiały wcześniej dyskusje o paszporcie
szczepionkowym, o testach wymaganych w czasie podróży, o niewpuszczaniu na przykład samolotów ludzi, którzy nie mają odpowiednich certyfikatów. Wszyscy wtedy mówili, jak, że to niemożliwe, do tego nie dojdzie. Doszło. Ta rzeczywistość nie jest tak odległa. I zaczyna się zawsze wszystko od kamer monitoringu, których cały czas przybywa. W imię naszego bezpieczeństwa. Tylko zbyt wiele razy w historii sprawdzały się słowa Maksymy, że społeczeństwo, które w imię bezpieczeństwa rezygnuje ze swojej wolności, nie będzie miało ani wolności, ani bezpieczeństwa. Aresztowania następowały nocą. Zawsze nocą. Nagłe wyrywanie ze snu. Brutalna dłoń ściskająca cię za ramię. Oślepiający blask latarki. A wokół łóżka krąg surowych twarzy. Na ogół nie było żadnych procesów, ani żadnego komunikatu o aresztowaniu. Ludzie po prostu znikali. Zawsze nocą. Twoje nazwisko usuwano z ksiąg metrykalnych. Usuwano wszystkie ślady tego, co robiłeś w życiu. Twoje krótkie istnienie zostało zdementowane i zapomniane. Likwidowano cię. Unicestwiano. I mówiono o tobie, że zostałeś ewaporowany. Tutaj Orwell odnotował coś, co oczywiście było już wtedy praktyką stalinowskiego Związku Sowieckiego. On się z tym zetknął w Hiszpanii, czyli pewien nowy sposób traktowania instytucji aresztu więzienia. O ile w tradycyjnych reżimach więzienie miało rzucać postrach, a więc aresztowano ludzi demonstracyjnie, wyprowadzano w kajdankach przed kamerą, żeby wszyscy inni widzieli, żeby się bali albo żeby reagowali właśnie oburzeniem na tego wyrzutka społecznego, który został ukarany, to właśnie Stalin był sprytniejszy i wymyślił to, że ludzie znikali. Byli wyparowywani po prostu. Inny rodzaj inżynierii społecznej, dlatego że to jest przeniesienie tego leninowskiego, tej leninowskiej zasady, że w prawdziwym państwie policyjnym nie trzeba policjantów, bo każdy ma tego policjanta w sobie. Tym policjantem jest jego własny strach. Jeżeli on widzi, że sąsiada aresztowano i wtrącono do lochu, to boi się, że jego też mogą wtrącić do lochu, ale ma nadzieję, że tam można się włamać i tego sąsiada z lochu wypuścić w którymś momencie. Jeżeli rano dowiaduje się, że sąsiada nie ma i nigdy nie było, i jeżeli on będzie się upominał o jego istnienie, to jego też zaraz może nie być i się okaże, że nigdy go nie było, no to postrach rzucany w ten sposób jest spotęgowany w porównaniu do tego, co wszelkie wcześniejsze reżimy mogły wymyślić. Wydaje się wątpliwe, żeby ktoś w tej chwili chciał taką wizję realizować pełnego znikania ludzi. Przynajmniej żaden rząd koniecznie, może Chiny. Może Chiny by w pewnych okolicznościach chciały tak robić. Natomiast widzimy rzeczywiście w internecie zjawisko inne. To wszystko, co jest znane pod nazwą cancel culture, które jest również powiązane właśnie z firmami tego tak zwanego Big Techu, czyli Twitter, czyli Facebook, czyli Apple i Amazon, które mają tą władzę, żeby ograniczyć czyjś dostęp do mediów, czy czyjąś widoczność w mediach społecznościowych, nawet bez wiedzy tej osoby. Tutaj mówimy o tym zjawisku shadow banning właśnie, gdzie osoba nawet nie wie, że to, co ona publikuje w internecie, praktycznie do nikogo nie dociera, ponieważ owszem, informacje o tej publikacji trafiają do serwera, ale dalej to już żadne mechanizmy wyszukiwujące już tego nie upowszechniają, nie przekazują dalej. Wizja Orwella, było nie było, zabrzmi to dziwnie, jest optymistyczna, ponieważ zakłada, że nasza wolność, nasza prywatność będzie nam odebrana siłą, że będzie, dojdzie do tego za sprawą strachu, represji, terroru.
Natomiast odkąd powstał internet, szeroko dostępny internet, odkąd powstały media społecznościowe, kiedyś nazwalibyśmy to Web 2.0, my naszą wolność oddaliśmy w zasadzie za bezcen. My naszą wolność oddaliśmy tym różnym grupom interesów za darmo. Przynieśliśmy na złotej tacy, posypaliśmy złotymi wiórkami, wręczyliśmy tę złotą tacę i powiedzieliśmy, to jest wszystko wasze. Trzeba pamiętać o tym, że nie bez powodu wszystkie te usługi, z których korzystamy, jak media społecznościowe, są de facto za darmo. Jest takie stare powiedzenie, że jeżeli usługa jest darmowa, to znaczy, że to ty i użytkownik jesteś produktem. Winston, zapamiętaj. Partia przerwała więź łączącą rodziców z dziećmi. Człowieka z człowiekiem, mężczyznę z kobietą. Nikt nie ma już odwagi ufać własnej żonie, dziecku ani przyjacielowi. W przyszłości jednak w ogóle nie będzie żon ani przyjaciół. Dzieci zaraz po porodzie będzie się odbierać matką, podobnie jak kurom zabiera się jajka. Wniesiemy sztukę, literaturę, naukę. Zatrzemy różnicę między brzydotą a pięknem. Zniknie ciekawość, zniknie radość z życia, zniknie cała gama przyjemności. Ale zawsze, Winston, zapamiętaj to sobie, zawsze istnieć będzie upajająca władza, coraz potężniejsza, coraz bardziej wyrafinowana. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość, wyobraź sobie but, depczący ludzką twarz. I to wiecznie. Mamy do czynienia z rozpadem wszelkich więzi. I to rozpadem kontrolowanym, dlatego że są na to przeznaczane ogromne nakłady finansowe, są całe instytucje, które wyspecjalizowały się w tym, żeby kobiety nie były kobietami, mężczyźni mężczyznami, dzieci dziećmi, żeby rodzice nie mogli wywierać wpływu na dzieci. Kiedyś, 10 lat temu, byłem w kibucu, marksistowskim kibucu w Izraelu. Tam dzieci, jak zjadły śniadanie, szły na wychowanie przez społeczność do tak zwanego domu kultury. I w tym domu kultury przebywały do wieczora, gdzie były wychowywane przez społeczność, czyli czytaj przez marksistów. Wracały do domu, żeby się przespać. Rodzice nie mieli prawa przerwać takiego cyklu, ponieważ tak zarządziła społeczność tego marksistowskiego kibuca. Dziś w takim kibucu powoli zaczynamy żyć wszyscy. Rodzice tracą dzieci, dzieciom odbiera się dzieciństwo, walory dzieciństwa, czyli niewinność, otwarcie na świat, ufność, prawdę, zachwyt pięknem. To wszystko się już dzieciom odbiera, bo dorosłym odebrano to już dawno. Odebranie dzieci rodzicom, stara oczywiście zasada wszelkich reżimów. No, szkoły Janczarów wymyślono na wiele, wiele stuleci przed powstaniem współczesnych totalitaryzmów. Odebranie dzieci rodzicom jeszcze w czasach Orwella możliwe było dzięki przemocy. A przemoc to przede wszystkim państwo. Tymczasem okazuje się, że można było dokonać tej operacji poprzez uwiedzenie, poprzez sprawienie, że dzieci same odwracają się, czy zostają, rodzice nawet nie zauważają, kiedy je tracą. To jest przypadek takiego wielkiego szczurołapa z Hubble, jeśli sobie wyobrazimy tego szczurołapa z twarzą Marka Zuckerberga, czy króla elfów ze znanej ballady Goethego. W amerykańskich badaniach, jeśli weźmiemy książkę Abigail Schreier, na przykład wstrząsającą książkę o szaleństwie transseksualizmu, jak niszczy ona, miażdży młode pokolenie, zwłaszcza dziewcząt amerykańskich i jakie na tym są ogromne pieniądze robione i jak ideologia się tutaj splotła z biznesem. Albo weźmiemy książki amerykańskich socjologów, którzy konstatują tragiczny stan najmłodszego pokolenia, to tam wszędzie znajdziemy bardzo dokładną cezurę. 2008.
Do roku 2008 na przykład przypadki dziewcząt, które uznają się za chłopców i zgłaszają się do lekarzy, do psychologów z takim problemem, to jest ułamek procenta. A i nagle zaczyna od 2008 roku krzywa takich przypadków skyrocket, jak mówią Amerykanie, prawda? Pionowo w górę. 1000-1500% wzrostu takich wypadków w ciągu kilku lat. I w ciągu tych samych kilku lat, począwszy od roku 2008, jeżeli Hyde'a przeczytamy, na przykład takiego socjologa amerykańskiego, który bardzo pierwszy chyba bardzo głośno o tym mówił, od 2008 roku liczba depresji, liczba samobójstw, liczba samookaleczeń, nie tylko dysforii płciowej, wszystkich możliwych zaburzeń, od 2008 roku to wszystko nagle tak jakby w tym punkcie. Co się stało w 2008 roku? W 2008 roku pojawiły się pierwsze smartfony i rozpowszechniły się błyskawicznie w młodym pokoleniu i rozpowszechniły się media społecznościowe, które odebrały po prostu to, sprawiły, że pojawiła się technologia komunikacji, której starsze pokolenie nie znało i w której nie uczestniczyło. Ten, kto znał tę technologię komunikacji, mógł skutecznie, jak król elfów, jak szczura z Hameln, wyprowadzić to nowe pokolenie, zabrać je rodzicom, tak że rodzice tego nawet nie zauważyli. To się stało. Orwell mówił o świecie, w którym na ludzi, którzy już w jakiś sposób tam byli ukształtowani, wywiera się brutalną, fizyczną presję po to, żeby ich łamać. A tutaj wcale nie trzeba łamać. Tu wystarczy sprowadzić na manowce patologicznego rozwoju, jeśli tak można użyć takiego bardzo niezgrabnego określenia. W tej chwili dzieci są demoralizowane od urodzenia. I są programowo demoralizowane. A instytucji różnych pozarządowych, fundacji, niefundacji, które promują tę nową edukację i nowy system wychowania demokratycznego, równościowego, włączającego, cały ten ideologiczny bełkot, to rośnie jak grzyby po deszczu. I na dodatek jest to finansowane z naszych pieniędzy. Tu już wcale nie chodzi o terror fizyczny. Tu chodzi o zupełnie innego typu technikę, polegającą na preparowaniu człowieka od urodzenia w zasadzie do tego, żeby został pozbawiony oparcia w jakiejkolwiek stabilnej wizji rzeczywistości. Czy wszystko jest pozamiatane? Chyba tak. To może się okazać, że ludzkość to jak alkoholik musi upaść na dno, żeby się walnąć w łeb i dopiero podnieść z tego rynsztoku, czyli jakieś dramaty, tak? Które obudzą i powiedzą, chyba nie tędy droga. Wielu imperium na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków wydawało się, że są wieczne, że będą trwały zawsze, że prawa, które narzuciły swoim obywatelom, mieszkańcom, będą obowiązywały po wsze czasy. Tak się nie stało. Rozpadł się Rzym, rozpadła się III Rzesza, rozpadł się Związek Sowiecki. I to może dawać nadzieję. Dopóki chcemy walczyć, dopóty jest nadzieja. Bo przykład jednego, drugiego lub trzeciego człowieka może pociągnąć za sobą lawinę innych, którzy myślą tak samo, albo nie wpadli na to, że można się buntować, albo bali się wystąpić. Jednak zakorzenienie w Panu Bogu i w prawie naturalnym, a przypomnę, do czego mamy prawo, które dał nam Bóg. Mamy prawo do życia, mamy prawo do wolności i mamy prawo do własności. I tego nam nie wolno odebrać. Dziś chce się nam odebrać wszystkie te trzy prawa. Nie możemy swobodnie żyć, bo będą nas szczepić. Nie możemy mieć własności, bo będzie własność powszechna, czyli ich. I nie możemy mieć wolności, bo będą nas krępować przepisy bezpieczeństwa. Gdy rusza machina buntu, okazuje się, że jest nas bardzo wielu. Ja myślę, że jest czas na to, żeby się zbuntować przeciwko polityce globalistów. W imię prawa naturalnego, w imię którego nasze życie ma w ogóle sens. Jeżeli podejść do sprawy
w oderwaniu od jakiejkolwiek metafizyki, to dobra nie ma prawa być już od dawna, od zarania dziejów. No, już od wieku XIX, no, najdalej XX, no po prostu nie. Pojawiły się takie technologie zarządzania ludzkimi umysłami. Nauka zrobiła takie postępy, takie stworzono systemy totalitaryzmu rozmaitego, czy państwowego, czy prywatnego, ideologię, że absolutnie wydawałoby się, no to nie miało prawa się nie udać. Tymczasem to się jednak nigdy nikomu nie udało i wszystkie totalitaryzmy, które pamiętamy, jednak walą się. No, ktoś by pomyślał w III wieku w starożytnym Rzymie, że grupka naprawdę wariatów sekciarzy wierzących w jakiegoś, upierających się, że jest tylko jeden Bóg i że jego syn był na ziemi i zmartwychwstał, że ta grupka przetrwa 2000 lat, podczas gdy całe wspaniałe wielkie cesarstwo ze swoim rzymskim prawem, ze swoim genialną technologią, drogami i niezwykłymi osiągnięciami i potęgą militarną w ciągu następnych 200 lat praktycznie przestanie istnieć. Nikt by tak nie pomyślał, ponieważ nie czujemy, nie widzimy na co dzień tej wielkiej, potężnej siły wpisanej w naturę. Ale jeśli się obserwuje historię, ja sobie ukułem się takie powiedzenie, że Pan Bóg działa na wielkich liczbach. Jak się obserwuje te wielkie liczby, to wtedy Jego rękę widać. Obecnie jedną z najbardziej dyskryminowanych grup, której prawa są ograniczane przez korporacje Big Tech oraz rządy państw, są chrześcijanie. Według raportu Open Doors w 2020 roku aż 350 milionów chrześcijan doświadczyło poważnych przejawów prześladowań, w tym ograniczania wolności sumienia czy prawa do wypowiadania swoich poglądów. Sytuację wyznawców Chrystusa pogorszyły radykalne ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Zamykanie świątyń i ograniczanie prawa do sprawowania kultu religijnego dotknęły milionów chrześcijan, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym także i w Polsce. Chrześcijanie w Europie są uciskani na wiele sposobów, począwszy od ingerowania w wolność sumienia, wypowiedzi i stowarzyszania się, po odmowę lub utrudnianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Powiedziała w 2020 roku Ellen Fantini z Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji przeciw Chrześcijaństwu.